Strzelanina w Teksasie. Nie żyje kilkanaście osób. Strzelanina w szkole podstawowej w USA. Nie żyje kilkanaście osób. Piętnaście osób zabitych, w tym czternaście uczniów w strzelaninie w szkole podstawowej w Teksasie w USA. Zabójca nie żyje, informuje stacja CNN. O strzelaninie został poinformowany prezydent USA Joe Biden. Do tragicznego zdarzenia doszło w miasteczku Uvalde w stanie Teksas w USA. USA. Strzelanina w Teksasie Media nie żyje kilkanaście osób, wcześniej amerykańskie media, w tym stacja CNN, informowały o śmierci dwójki dzieci oraz rannych kilkunastu osobach. Informacje o śmierci 15 osób miał przekazać w czasie konferencji prasowej gubernator Teksasu Greg Abbott. 15 osób zginęło w strzelaninie w szkole podstawowej według informacji gubernatora Botta. Przekazał, że strzelec zabił 14 uczniów i nauczyciela, napisał na Twitterze reporter Kasy NN Dunklach. Gubernator Abbott miał poinformować także, że strzelec miał zostać zabity przez służby, które przybyły na miejsce. Z informacji Reutersa uzyskanych przez gubernatora wynika, że podejrzany został zidentyfikowany jako 18-letni Salvador Ramos. Oficjalne szczegóły dotyczące okoliczności strzelaniny pozostały niejasne, informuje Reuters. Władze szkoły podjęły decyzję o odwołaniu wszystkich zajęć. Joe Biden został poinformowany o strzelaninie. Prezydent Joe Biden został poinformowany o wtorkowej strzelaninie w szkole w Teksasie, w której zginęło 14 uczniów i jeden nauczyciel, powiedziała sekretarz prasowa Białego Domu Karine Jean Pierre, cytowana przez Reutersa. Biden będzie nadal regularnie informowany, w miarę jak informacje będą się pojawiać, dodała.